10 największych bibliotek na świecie. Nowojorska Biblioteka Publiczna. Jedna z największych bibliotek publicznych na świecie i jedna z najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych. Unikalna struktura instytucji łączy ogromny system publicznych wypożyczalni i czytelni z równie wielkim systemem zbiorów bibliotecznych służących do prowadzenia badań naukowych niedostępnych do powszechnego wypożyczania. Cała korporacja funkcjonuje na zasadzie non-profit i misji publicznej. Zarządzana jest prywatnie, a finansowana z obu stron. Historyk David McCullough nazwał nowojorską bibliotekę publiczną jedną z 5 najważniejszych bibliotek w Ameryce. Miasto Nowy Jork nie ma jednolitego systemu bibliotek publicznych dla wszystkich 5 swoich dzielnic. Egzystują 3 oddzielne instytucje. Na cały system nowojorskiej biblioteki publicznej składają się 4 biblioteki naukowo-badawcze, których zbiorów nie można wypożyczać, 4 główne biblioteki wypożyczające, biblioteka dla osób niepełnosprawnych i 77 mniejszych dzielnicowych oddziałów bibliotecznych. Dostęp do całego systemu nowojorskiej biblioteki publicznej jest powszechny i bezpłatny. Biblioteka Narodowa Ukrainy imienia Władimira Wiernadzkiego. Biblioteka znajduje się w Kijowie. Powstała w 1918 roku. W 2005 roku liczebność jej zbiorów wynosiła 15 milionów obiektów, wśród których znajdują się liczne rękopisy, a także kolekcja muzyki żydowskiej z lat 1912-1947, wpisana w 2005 roku na listę UNESCO Pamięć Świata. Obecny budynek instytucji powstawał w latach 1975-89 i przy 27 piętrach liczy 35 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni oraz 76 metrów wysokości. Biblioteka Uniwersytetu Harvardu w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Biblioteka ta jest największą prywatną kolekcją spośród wszystkich uniwersytetów na świecie. Posiada ponad 13 milionów egzemplarzy. Ufundowano ją w 1638 roku, co czyni ją najstarszą w Stanach Zjednoczonych. Posiada 90 oddziałów. Pierwszą książkę podarował sam John Harvard, którego kolekcja liczyła tylko 400 książek. Podobnie jak jedna z kolejnych padła ofiarą pożaru, który pochłonął znaczną część zasobów. Moskiewski Instytut Informacji Naukowej przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Otóż Rosyjska Akademia Nauk została założona w 1724 roku w Petersburgu. Niemal od początku Rosyjska Akademia Nauk była jednym z najważniejszych towarzystw naukowych świata. W Związku Radzieckim pod obecną nazwą działała tylko do 1925 roku. W następnych latach, podobnie jak KPZR, tworzyła swoje odpowiedniki republikańskie w formie Akademii Narodowych, ale w samej rosyjskiej FSRR działała jako Akademia Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Akademia stała się kierowniczym ośrodkiem koordynującym badania naukowe w Związku Radzieckim. W 1934 roku jej główna siedziba została przeniesiona do Moskwy, a na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w Akademii było zatrudnionych blisko 40 tysięcy osób, działających w blisko 250 instytutach. Wprawdzie Moskiewski Instytut nie jest biblioteką w dosłownym tego słowa znaczeniu, jednakże ponad 13,5 miliona książek robi wrażenie. Instytut ten gromadzi każdą publikację wydaną w Rosji. Biblioteka Brytyjska. Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii powstała w wyniku połączenia Biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych decyzją parlamentu w 1972 roku. Nowy gmach biblioteki w Londynie został otwarty w 1973 roku. Jest to jedna z największych bibliotek świata, gdyż znajduje się tam 150 milionów jednostek bibliotecznych, w tym około 25 milionów woluminów. Roczny budżet biblioteki wynosi 100 milionów funtów, zaś liczba papirusów składowanych w bibliotece to 2651. Biblioteka Brytyjskiego Muzeum powstała w 1753 roku w oparciu o prywatny księgozbiór Sir Hansa Sloana, w którego skład wchodziły anglosaksońskie i łacińskie średniowieczne rękopisy. Król Jerzy II wsparł tę inicjatywę i przekazał Bibliotekę Królewską, którą zaczął gromadzić Edward IV. Ustanowił też prawo obowiązkowego egzemplarza
cesarza dla wszystkich książek wydawanych na terenie Wielkiej Brytanii. W 1823 roku księgozbiór muzeum został uzupełniony księgozbiorem króla Jerzego III. Od 1850 roku w gmachu biblioteki działa czytelnia. W XX wieku biblioteka została wzbogacona w stare buddyjskie teksty, rękopisy hebrajskie, syryjskie, koptyjskie i wiele innych. Niemiecka Biblioteka Narodowa. Zadania tego centrum są unikalne w skali Niemiec i obejmują kolekcjonowanie, archiwizowanie, dokumentowanie oraz zapis bibliograficzny wszystkich niemieckich i niemieckojęzycznych publikacji od 1913 roku, zagranicznych publikacji o Niemczech, przekładów prac niemieckich oraz prac nieniemieckojęzycznych emigrantów opublikowanych za granicą w latach 1933-1945, a także publiczne udostępnianie tych zbiorów. Zadania te wypełniane są przez centra w Lipsku, Frankfurcie i Berlinie. Zbiory obejmują około 24 milionów pozycji. Budynek główny biblioteki mieszczący się w Lipsku został zbudowany w latach 1914-1916 według projektu Oskara Pusza. Fasada budynku ma długość 160 metrów i zwrócona jest na Deutsche Platz. Budynek był finansowany przez króla Saksonii Fryderyka Augusta III. Otwarcie budynku miało miejsce w 1916 roku. Na fasadzie umieszczone są portrety Bismarcka, Goethego i Gutenberga. Rzeźby wyobrażają technologię, filozofię i sprawiedliwość, medycynę itd. Biblioteka i Archiwum Kanady. Federalna instytucja archiwalna Kanady, łącząca w sobie Bibliotekę Narodową i Archiwum Państwowe. Pierwszy centralny system zarządzania archiwami powstał w 1872 roku. Był on oddziałem Ministerstwa Rolnictwa. Następnie został przekształcony w Archiwum Publiczne Kanady, a następnie w Archiwum Państwowe w Kanadzie. W roku 2004 ustawa z dnia 22 kwietnia połączyła Archiwum Państwowe w Kanadzie z Biblioteką Narodową Kanady, tworząc jeden organizm. Archiwum to posiada archiwalne zapisy rządu Kanady, wiele prywatnych archiwaliów, około 20 milionów książek, ponad 24 miliony zdjęć oraz ponad petabajt danych cyfrowych. Niektóre z tych dokumentów są dostępne online. Główne archiwa prowincjonalne oraz terytorialne znajdują się w Whitehorse, Yellowknife oraz Pont Inlet. Ponadto każde z tych archiwów ma podlegające pod nie reprezentatoria, których liczba sięga w Kanadzie ponad 800. Wlicza się do nich również muzea i biblioteki, co ze względu na połączenie w Kanadzie funkcji Biblioteki Narodowej z Archiwum Narodowym. Wyjątkiem w tym wszystkim jest archiwum w Pont Inlet, które podlega pod autonomiczny rząd Nunavut. Rosyjska Biblioteka Narodowa. Najstarsza publiczna biblioteka w Rosji. Nie należy je mylić z Rosyjską Biblioteką Państwową, znajdującą się w Moskwie, gdyż ta Rosyjska Biblioteka Narodowa znajduje się w Petersburgu. Założona została jako Carska Biblioteka Publiczna w 1795 roku przez Katarzynę Wielką, która przekazała bibliotece kolekcję księgozbiorów podarowanych jej przez Woltera i Gierota. Ta darowizna została uzupełniona zagrabionym zbiorem biblioteki załuskich. Część polskich książek owego księgozbioru została przekazana Polsce przez Rosję Radziecką w 1921 roku po zawarciu pokoju ryskiego. Po roku 1811 zasoby biblioteki zaczęły szybko wzrastać, ponieważ od każdej książki wydawanej w Imperium Rosyjskim wysyłany był egzemplarz obowiązkowy. W 1914 roku biblioteka zawierała 3 miliony woluminów. W 1939 roku otrzymała we wyróżnieniu Order Czerwonego Sztandaru Pracy. W 1970 roku zbiory biblioteki przekroczyły już 17 milionów woluminów. Nowoczesny budynek dla przechowywania ksiąg został wzniesiony przy Moskiewskim Prospekcie w latach 80. i 90. XX wieku. Chińska Biblioteka Narodowa. Chińska Biblioteka Narodowa znajduje się w Pekinie. Jest największą biblioteką w Azji. Utworzona przez rząd cesarski jako biblioteka stołeczna w 1909 roku, formalnie ogólnodostępna od upadku monarchii w 1912 roku. Do najcenniejszych zbiorów Chińskiej Biblioteki Narodowej należą kości wróżebne z inskrypcjami pochodzące z okresu dynastii Shang, buddyjskie manuskrypty, księgi z czasów dynastii Song i Yuan,
woluminy encyklopedii Yongle i Siku Huanshu. W bibliotece znajdują się książki w ponad 80 obcych językach i 20 językach chińskich mniejszości narodowych, a także 2000 tytułów prasowych wydanych w Chinach po 1949 roku oraz 10 tysięcy tytułów prasy zagranicznej. W 2008 roku zbiory biblioteki liczyły łącznie 26 milionów jednostek. Biblioteka Kongresu. Amerykańska biblioteka w Waszyngtonie, największa tego typu instytucja na świecie. We wrześniu 2015 roku biblioteka posiadała w swoich zbiorach ponad 162 miliony różnego rodzaju dokumentów, w tym m.in. ponad 38 milionów książek, 70 milionów rękopisów, 5,5 miliona map, 14 milionów fotografii, 17 milionów mikrofilmów oraz 7 milionów dokumentów muzycznych w ponad 470 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje w trzech budynkach 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 milionów rekordów oraz 3000 terminali. Pełni funkcję Biblioteki Narodowej. We wrześniu 2015 roku Biblioteka Kongresowa zatrudniała ponad 3000 osób. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.